Jest taki trik na YouTubie, kiedy jest pierwsze parę klatek filmu, że się robi jakieś zbliżenie, robi się coś, co ma zwrócić uwagę, no bo dzisiaj ludzie trochę inaczej reagują na clickbaity. Dzisiaj najważniejsze jest to, że film, który oglądacie na urządzeniu mobilnym, wyświetla wam się od razu. Przewijacie go i zatrzymacie się przy tym filmie, w którym pierwsze pięć klatek jest najbardziej atrakcyjnych wizualnie. Że coś zwróci waszą uwagę, na przykład jakaś twarz wyskoczy z ekranu i was zaatakuje. I wtedy to przykuje waszą uwagę na chwilę. Więc Szymon, montując te filmy, powiększam je gwałtownie w pierwszych dwóch sekundach, czy tam w pierwszej sekundzie. Ja rozumiem tą prawidłowość, ale wydaje mi się to zabawne. Przepraszam, że tak państwa napastuję na ekranach telefonów, wyskakując ni stąd, ni zowąd. Ale to też jest zabawne, jak technologia, zmienia się technologia i zmienia się to, w jaki sposób, jakie rzeczy działają na YouTubie. Że kiedyś były te miniaturki super ważne i musiała być dziewczyna z fajnym biustem. Potem były strzałki też, dużo napisów różnych. No i teraz wyskakująca twarz z ekranu musi być, się przydarzyć. Szymon, wiesz co, jak będziesz to montował, to może podmień moją twarz na jakąś atrakcyjną twarz. Na przykład, bo dzisiaj będziemy mówili o Blizzardzie akurat. To może jakaś Sylvanas czy coś. Możemy taką zrobić zmianę? Dzisiaj pogadamy sobie o Blizzard Entertainment i to będzie sentymentalna opowieść, ale taka przepełniona łzami i smutkiem, ponieważ Blizzard jest gorszy niż myśleliście. Film jest po angielsku. Ja żałuję, że ciągle w Polsce brakuje takich kurde ziomeczków, którzy by robili takie materiały, bo fajnie byłoby pooglądać i pokomentować. Jest dużo, dużo kanałów znajduję z fajnymi treściami. No jest kanał Zero. Kanał Zero robi różne fajne rzeczy, już coraz ciekawsze takie, na jakie zawsze czekałem na YouTubie, ale nie robią o grach, więc w kanale Zero brakuje jakiegoś fachowca od gier i to nie jest tak, że ja próbuję znaleźć stanowisko dla siebie, bo ja mam dużo swoich zajęć, ale przydałby się tam jakiś fachura od gier, który robiłby taką publicystykę właśnie. The year is 2023 and a once beloved game developer's reputation is in absolute freefall. What was at one point probably the highest rated developer in the industry, a studio that pumped out classic after classic, has now become the home of incomprehensible horror. Corporate greed, broken promises, botched releases, stolen breast milk. To jest chyba najgorsza historia dla mnie, w ogóle w branży, upadku firmy. Aż się płakać chcę. W sensie, nie będę. Nie będę tutaj ryczał. Ale to przecież to jest takie smutne. To była taka dobra firma. Oni robili tak wybitne rzeczy. To jest niebywałe. Zrujnowano tę firmę do fundamentów. Zburzono całą legendę. I to najgorsze jest świadomość, że tego się nie da odbudować. Bo co prawda marki tam pozostały. Rzeczy, które darzymy sentymentem. Ale ludzie, którzy tworzyli te rzeczy, już ich tam dawno nie ma. Jedyni ludzie, jacy zostali w Blizzardzie, to tacy, którzy są młodzi i może chcą się nauczyć czegoś i liczą na to, że zanim firma się rozwali totalnie, to jakąś wiedzę stamtąd wyciągną. Wszyscy, którzy potrafili robić gry, już dawno stamtąd odeszli. Została tam technologia, nawet nie najgorsza, no i ludzie, którzy ewentualnie mogą się uczyć, albo ludzi, którzy już to totalnie są złamani przez branżę, już nie chcą nawet i już pogodzili się z tym, że są napastowani i molestowani. Więc no ta firma, no to jest, nie wiem, czy Microsoft jest w stanie cokolwiek z tego uratować, bo tam nie ma ludzi, którzy potrafią tworzyć gry. No to zobaczymy. Zobaczymy. Już chyba najgorsze powiedziałem. This is the story of Blizzard Entertainment. No wiecie, to jakby, nie podważam tego, jakby wyszło Diablo 5 za 3 lata, to pewnie by też się sprzedało w gigantycznych ilościach. Ta sprzedaż jeszcze będzie przez wiele lat. Pewnie nie sprzeda się tak dobrze jak Diablo 4, ale przez wiele lat jeszcze ta sprzedaż będzie. Ten sentyment, świadomość tej marki tak mocno w nas tkwi, że sukces finansowy jeszcze przez parę lat da się zrealizować, ale to jest właściwie jedyny sukces, jaki wydaje mi się jest możliwy dla Blizzarda. Bo nawet Diablo 2, które było dobrą grą, nie było zrobione przez Blizzarda. To już nie byli ci ludzie, którzy w Blizzardzie pracują, tylko firma zewnętrzna, która została przez Blizzard wykupiona. Więc tam już nie ma nikogo. Nie ma żadnego dowodu na to, że oni potrafią robić coś dobrego. Jedyne co robią, to niszczą rzeczy, które już mają, jak Overwatch czy Diablo. Czy być może World of Warcraft, bo co do tego ostatniego jest może jeszcze jakaś nadzieja. Dobra, ja za dużo gadam, przecież tu film trzeba obejrzeć. Może coś dobrego dla odmiany, nie? The year is 1991. And three guys have just graduated from the University of California. Miałem wtedy 14 lat i jak miałem 14 lat, tworzyła się legenda. Blizzarda, rzecz jasna. Alan Adham, Michael Morhaime and Frank Pierce.
they get together to create a game development studio in Irvine called Silicon and Synapse. The name is deeply philosophical and well thought out, with silicon representing the building block of a computer, and synapse the building block of a brain. However, people keep mistaking the silicon part for the material in breast implants. Anyway, they spent the first few years... Naprawdę? Ludziom się z biustem kojarzyła nazwa firmy. To mogłoby właściwie w tamtych czasach, może to wpłynęło na sukces. Porting games to different systems, but soon begin producing their own original games, with The Lost Vikings in 1992 and Rock and Roll Racing in 1993. Eventually, they get sick of constantly being mixed up with women's breasts, so they decide to switch things up, changing their name to Chaos Studios. However, a company based in Florida already has the trademark and are now asking for $100,000. Nawet nie pamiętam takiego etapu w funkcjonowaniu Blizzarda. Ten Silicon and Synapses to trochę kojarzę, ale Chaos Studios to pewnie tylko przez chwilę. Nie rozbraja was, że w tych filmach jak jeden ziomek topi drugiego w kiblu, to ten drugi w ogóle się nie opiera? Prawie? Praktycznie? Ech, to się zdarza, ale nieważne, to inny temat, nie? They then decide to change the studio's name to Ogre Studios. But in 1994, they're acquired by a holding company for a few million dollars. And turns out, their new owners aren't a fan of the new name. Okay. So they flip through a dictionary. And, oh my god, there it is. In 1994, Blizzard releases their first self-published title. A real-time strategy game called Warcraft Orcs and Humans. Grałem w to. Co za szaleństwo było. Ale pamiętam jeszcze taką grę Blackthorn, też wydawaną przez, wydaje mi się, że przez Blizzarda. Poszukajmy sobie, bo ja jestem prawie pewien, że Blackthorn. Kojarzą państwo w ogóle? W 2007 to zostało zaplodowane, a to później, to po Warcraftcie. To była gierełka. Nie wiem, czy jest jakiś gameplay. Jak jest jakiś gameplay, to Szymon państwu znajdzie i pewnie go puszcza w tle. To trudne było. Bardzo wyzwanie ta gra i chyba ona nie zatoczyła jakichś szerokich kręgów. Widzę, że na Super Nintendo była. Nie pamiętam nawet na czym w to grałem. Pewnie na PC-cie. Czyli, to może się pospieszyłem. Może tutaj będzie w tym filmie. Okej, nieważne. Wszystkiego się dowiemy. And it's an instant success. It's one of the earliest real-time strategy games to hit shelves. And it's a blast. It also has a modem and LAN multiplayer. Pierwsza była Duna od Westwoodu. Gdyby ktoś z państwa był ciekaw, więc tutaj to stwierdzenie, że jedna z pierwszych, którego użył autor filmu, jest jak najbardziej trafione. Czasami się spotykam z takimi opiniami, że to była w ogóle, że to był pierwszy RTS, nie był. Westwood zrobił pierwszego RTS-a. Meaning people can get together and go ham. And the game does well. Selling 100,000 copies in the first year. And for the first time, Blizzard Entertainment is profitable. They follow it up with Warcraft 2 in 1995. 100 tysięcy kopii to wtedy było gigantyczny sukces. Dzisiaj ludzie patrzą na Palworld, którego regularnie gra prawie pół miliona ludzi i mówią, o, już, jak to się mówi? Dead game. Już nikt to nie gra, już koniec, upadek, katastrofa. 500 tysięcy ludzi jednocześnie gra w grę. Jak się zmieniło to, nie? Tutaj 100 tysięcy osób kupiło grę. To był gigantyczny sukces jak na tamte czasy. No wiadomo, rynek się zmienił, to jest oczywista sprawa. It's another home run. 95. And now selling over a million copies in its first year. To już nieźle, nie? 10 razy więcej. W ogóle z ciekawostek, które powinny być państwu znane, ale pozwolę sobie ją przytoczyć. Blizzard współpracować chciał z ludźmi odpowiedzialnymi za Warhammera. Orcs vs. Human miało być pierwotnie w świecie Warhammera. W tym Warhammerze Fantasy Roleplaying. Ale ktoś uznał, że może lepiej nie. I właśnie w ostatniej chwili, tuż przed publikacją gry, zmieniono całą koncepcję, ponieważ właściciele praw autorskich, chyba Games Workshop, zdecydował się na jakby zrezygnowali z tej współpracy. I jestem ciekaw, czy to jest prawdziwa historia, bo to taka anegdota, która chyba nigdzie nie została super oficjalnie potwierdzona. Że to nie jest prawda z tym Warhammerem? No to właśnie tak, miałem wątpliwości, no bo nikt o tym nigdy oficjalnie nie powiedział, ale to z reguły tak bywa. O takich rzeczach się nie mówi. Jeżeli jest jakaś umowa, ta umowa zostanie rozwiązana, to na wszelki wypadek lepiej tego nie potwierdzać potem. To czyli to jest taka legenda, rozumiem. No właśnie, to nigdy nie zostało potwierdzone, więc ja nie jestem pewny, czy to jest zasadne, czy to jest niezasadne. Tak czy inaczej jest to interesująca ciekawostka, bo to byłby złoty strzał, tak można powiedzieć. Jest parę takich dzieł w popkulturze, które zostały pominięte,
i potem można tylko płakać i żałować, że... To tak jakby wam, nie wiem, 20 lat temu ktoś zaoferował 1000 bitcoinów za 10 dolarów. I wy byście powiedzieli, po co mi te bitcoiny, nie chcę. I teraz do końca życia będziecie płakać, bo mogliście żyć jak królowie za te 1000 bitcoinów dzisiaj. No tak samo było z J.K. Rowling i z pierwszymi wydawcami Harry'ego Pottera. Właściwie z firmą, która nie chciała wydawać Harry'ego Pottera. Kobieta przyszła do nich i oni powiedzieli, nie, nie chcemy, to do niczego, nikt tego nie będzie czytał. To ten gościu, który to odrzucił, to teraz płacze po prostu każdego dnia. I takich historii jest trochę. Z tym Warhammerem, o ile ta historia jest prawdziwa, to podejrzewam, że ludzie z Games Workshop, jeżeli historia jest prawdziwa, to ten, kto był odpowiedzialny za odrzucenie tego pomysłu, to teraz płacze tam. Siedzi na kiblu i płacze każdego dnia. Lećmy. And a company called Condor Games is looking for a publisher for their nearly complete... Ach, Sapkowski i Wiedźmin 3. Chce kasy z góry. No następny. On się tak zapłakał, że do sądu poszedł. No i coś tam ugrał dla siebie ostatecznie. Game. Diablo. Blizzard has a little look, and they like. So they buy them and rename them Blizzard North. A, to jest ciekawa. To jest właśnie ciekawa też sytuacja, bo to jest taki kawałek tej historii, którego nie znałem, że Diablo nie było dziełem Blizzarda. Po prostu jakaś inna firma to zaproponowała i Blizzard ich kupił. A więc no, są różne źródła tych dobrych pomysłów, najwyraźniej. No, ale to Blizzard, ludzie z Blizzarda potrafili ogarnąć, że coś jest potencjalnie dobre. Point that Blizzard notices something. Warcraft 2 had picked up a lasting online player base, mostly through third-party networks that connected players over this magic new thing called the internet. So they decide to make their own, Battle.net. Its original functionality is very simple, with the ability for players to chat to each other and search for a match. But on December 31st, 1996, it launches alongside Diablo, and people log on and play. Diablo is a massive hit, also selling over a million copies within its first year. Jeszcze w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Battle.net funkcjonował wtedy, kiedy Diablo. Nie przypominam sobie, żebym... Kiedy pierwszy Diablo? Naprawdę? Rany boskie, kawał czasu. Wydaje mi się, że Blizzard trochę przegapił tu okazję, bo to były takie czasy, kiedy Steam jeszcze nie był popularny i oni mieli już tą swoją strukturę sieciową. I prawdę powiedziawszy, mogli zbudować na bazie tej struktury coś takiego, jak Steam zbudował. Nie wiem, czy to byłoby dobrze, czy byłoby źle, ale na pewno mieli wiedzę i możliwości, żeby to zrobić. Tylko poszli w inną stronę. W taką stronę, która przez najbliższe paręnaście lat była bardzo dobra dla graczy, ale poszli w inną stronę. In 1998, Blizzard launches StarCraft, an RTS set in space. O Jezu, jak to było dobre. And quickly grows a massive esports scene. Diablo 2 launches in 2000. Ale szybko facet przelatuje przez tę historię. StarCraft jest grą, która spowodowała w ogóle pojawienie się e-sportu. Próbuję sobie jakoś te fakty poukładać w głowie po kolei chronologicznie, ale tu się narodził e-sport. E-sport, no rozumiecie. To, co dzisiaj już w zasadzie nie jest aż takie, to trochę straciło na znaczeniu. E-sport trochę stracił. Niektórzy mówią, że pękła bańka e-sportu. Counter-Strike, czy Counter-Strike był pierwszy? To właśnie, to mam problem z tą chronologią, nie poukładam sobie tego dokładnie, to państwo zweryfikują, ale e-sport wokół Counter-Strike'a się chyba potem zaczął rozkręcać, bo to, co się wydarzyło w Korei, związanego ze StarCraftem, to spowodowało taki bardzo błyskawiczny, masowy rozwój organizacji e-sportowych i to stało się sportem pokazywanym w telewizji i tam jakby nastąpił ten taki najważniejszy ruch. Że e-sport stał się zjawiskiem namacalnym. To nie były jakieś lany, czy jakieś takie spotkania, grupy graczy, co sobie tam do siebie strzelali. Takie poważne organizacje, które zostały zbudowane na bazie e-sportu, powstały w Korei właśnie i podstawą był StarCraft. O ile się orientuję, jeżeli coś mylę, to skorygujcie mnie, bo to kawał czasu już jest. Ja ze swoich wspomnień opowiadam, a nie z jakiegoś ostatniego researchu. Another smash hit. It reaches almost 3 million sales by the end of the year, becoming the fastest selling PC game of all time. In 2002, Warcraft is back, and now it has an extra dimension. Warcraft 3 sells 1 million units in just one month, immediately becoming the new fastest selling PC game. It also releases with a campaign edit. Czy to gościu wygląda jak Bobby Kotick z tej perspektywy tutaj? Ale to pewnie nie. Edytor do Warcrafta, w ogóle ja się bardzo dużo bawiłem edytorem do StarCrafta 1. Układałem swoje własne mapy. Tam super fajnie można było robić misje. To nie Bobby nie ma rogów. Okej. Świetnie, w ogóle edytor do pierwszego StarCrafta był super rewelacyjny. Można było misje fabularne układać. Z dialogami, ze wszystkim. Super fajnie było to zrobione. Naprawdę. Nie dziwię się, że tam na bazie tych edytorów Blizzarda powstała Dota. Edytor?
which spawns a series of popular mods like Defense of the Ancients. And after its expansion in 2003, it's all hands on deck for Blizzard's next project. The year is 2004, and Blizzard is getting ready to release its biggest game yet. They'd seen how big MMOs like EverQuest were getting and thought they'd try their hand. And after $60 million and 5 years of work, it's finally nearing release. And in November 2004, World of Warcraft launches. And it takes the world by storm. Opowiem wam też zabawną historię. Na gry online wtedy była poważna dyskusja. Jeden z kurde z właścicieli gry online strasznie się zaangażował na forach, bo wtedy premierę też miał EverQuest 2, o ile się orientuję. No i facet był fanem EverQuesta 2. I tak bardzo, bardzo wierzył w EverQuesta 2, że się ze wszystkimi kłócił na forach, że World of Warcraft nie ma żadnej szansy z EverQuestem 2. Jezus. I tak sobie wtedy byłem, to też byłem gówniarzem, ile to, z gówniarzem, nie byłem gówniarzem. Nie no, bądźmy szczerzy, to 20 lat temu prawie, to ja miałem 26 lat, to byłem gówniarzem, nie? Ale już wtedy myślałem sobie, no, stary chłop się kłóci z dzieciakami o grę na forach i pewnie będzie płakał za 20 lat na kiblu, patrząc jak EverQuest 2. Byłem absolutnie przekonany, że World of Warcraft będzie sukcesem i podważanie tej koncepcji wydawało mi się absurdalne. To znaczy, ja oczywiście byłem fanboyem Blizzarda, więc mogłem uwierzyć we wszystko, ale jakby rozumiejąc zainteresowanie Warcraftem, jakie było ogromne, i tym, co Blizzard robi, i popularnością Blizzarda, nie mogłem się nadziwić, że ktoś, kto siedzi w branży znacznie dłużej niż ja, nie dostrzega tej prawidłowości. Ale to chyba jest też tak, że ludzie ulegają swoim przekonaniu o swojej wyższości. Im są starsi, tym bardziej są skostniali i mniej otwarci na nowe pomysły. Dla kogoś, kto grał w EverQuest 1, EverQuest 2 było spełnieniem marzeń i nie widział świata poza tym. I to jest też cenna lekcja, którą sobie zapamiętałem, żeby zawsze być otwartym i żeby nie traktować swoich własnych przemyśleń i doświadczeń jako prawdy objawionej. Bo się łatwo pomylić, więc na razie się trzymam mocno, ale niektórzy mówią, że zbyt jestem otwarty i akceptuję zbyt wiele rzeczy. Być może tak jest, ale zdecydowanie wolę tą opcję, żeby akceptować za dużo, niż odrzucać rzeczy, które mogą być potencjalnie interesujące. Więc tak, to była zabawna historia. Do dzisiaj się z tego śmieję, szczerze mówiąc. Smashing even Blizzard's forecasts. There are so many players trying to log on in the first week that their servers have a complete meltdown, with server queues reaching the thousands. Get past the queues and actually into a game? Well, now you're greeted with a ton of latency issues and a probable disconnection, meaning you're now back on that queue screen. After the initial server problems are... Jezu, też to pamiętam. W Europie World of Warcraft to ja w ogóle jeszcze miałem takie historie, że ja kupiłem amerykańską wersję gry. Kupiłem konto od jakiegoś ziomka. Potem to konto mi zamknęli, bo okazało się, że gościu coś ściemniał, tam jakieś takie, to skamy było, dużo było tego. Ale z pół roku pograłem na amerykańskich serwerach. Ja dopiero miałem problemy z wbiciem, ale też, no bo wiadomo, że tam odległość duża i tam lag był zawsze jakiś. Ale też, kiedy ja grałem, to no to tam była nocka, więc z tego względu było mi łatwiej wbić się na serwery. Więc trochę pograłem na amerykańskich serwerach, potem się przerzuciłem na europejskie, jak europejska premiera była. Bo to też trzeba było trochę na to poczekać, więc miałem to szczęście, że trochę uniknąłem tych kłopotów z serwerami, ale pamiętam, jak bardzo chciałem grać w tę grę i jak coś nie działało, jaki byłem smutny i wściekły. No też no miałem 20 parę lat, jak mówię, byłem dzieciakiem, a bardzo chciałem pograć w tę grę i się nie dało, no. Jakby rozumiem dzisiaj ludzi, którzy chcą pograć sobie na przykład Helldivers 2 i nie są w stanie pograć w to i potem piszą jakieś groźby karalne do deweloperów na Twitterze. Oczywiście to jest absurdalne i nigdy nie należy tego robić, nie? Ale wiem co siedzi w głowie tych ludzi i oczywiście przekraczają granice nieprzekraczalne. Ale no to jest taka specyfika. Znaczy to są nieodpowiedni ludzie, nie powinni w ogóle mieć dostępu do klawiatury, ale rozumiem te emocje, które buzują w ludziach, bo się nie można wbić do gry, na którą się czekało. Ryan out and people can actually play. The game sucks people in on mass. Fans are very enthusiastic. It hoovers up awards left, right and center. Co, że 20 parę lat to dzieciak? Jakbyś miał 40 parę lat i spojrzysz na siebie z perspektywy tych ostatnich 20 lat, to potwierdzisz moje słowa.
To jest tak, nawet nie chodzi o to, że ja 20-latków źle oceniam, tylko siebie 20 lat temu źle oceniam. Znaczy nawet nie źle. Nie, to nie chodzi o to, że źle. Ale no śmiesznie. To tak, nie? Więc jak ktoś ma dzisiaj 18 lat i myśli sobie, o, jak będę miał 26, to będę dopiero, kurde, dorosły. Otóż nie bardzo. Ale to może ja byłem taki zdziwiały, cholera wie. And sells a ton of copies, reaching almost 6 million sales by the end of its first year. No to był fenomen, 6 milionów. Instead of simply buying a copy, players have to pay a $15 monthly subscription fee to play. 6 million times 15 every month. And Blizzard isn't doing too badly. Everyone is playing the game. And its ads go on to feature a ton of celebrities. Nadal na tym abonamencie zarabiają gigantyczne pieniądze w tym Blizzardzie. Ale to było, no 6 milionów osób kupiło grę i płaciło abonament. I nie protestowali. W sensie niektórzy protestowali, ci, którzy nie chcieli tego abonamentu płacić. Tam były takie głosy, jak można, kupiłem grę, jeszcze mam płacić co miesiąc? Ale nikt ich nie słuchał wtedy. Za bardzo. Jakby społeczność nie była nawet podzielona w tej kwestii. Płacisz to płacisz, nie płacisz nie, to nie płacisz. Ja, do dzisiaj są w Polsce głosy, że jak to? W ogóle abonamenty w grach chyba nie przetrwały za bardzo. I przez to, że nie przetrwały abonamenty w grach, to dostajemy jakieś kurde przepustki sezonowe, które są i mikrotransakcje, i sklepiki, które są jeszcze gorsze. Ja zdecydowanie wolę płacić abonament, niż dostawać tymi mikrotransakcjami regularnie w każdej możliwej grze. Ale no tak, Blizzard do tej pory sobie nieźle radzi na sprzedaży abonamentów w World of Warcraft i utrzymali ten system. Większość gier MMO zmieniło system płatności na taki darmowy lub ewentualnie płatny, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale Blizzard pozostał przy swoim pomyśle. To jest archaiczne rozwiązanie, ale skuteczne, bo jak WoW wychodził, no to wszystkie gry MMO miały abonament. I'm Chuck Norris, and I approve this game. And others like Vin Diesel. No, racja, przepraszam. Tylko że teraz w WoWie jest abonament i mikrotransakcje. Tak, to się zgadza. No to już jest kwestia współczesności. Teso też ma abonament, ale dobrowolny. William Shatner, Henry Cavill, Mila Kunis and Dave Chappelle announced their addictions in various interviews. World of Warcraft is everywhere. World of Warcraft would also result in the launch of BlizzCon in 2005, a massive annual convention that would feature big musical acts and announcements for Blizzard's future games. Fans could also ask the devs questions, and were sometimes even featured. At this point, Blizzard is among the all-time greats of gaming, every game a smash hit. They could do no wrong. Współczesny Blizzard, o nie. Skończą się sentymentalne opowieści. The year is now 2006. World of Warcraft has almost 10 million active subscribers and is bringing in a ton of money. So naturally, it had turned a few heads. W ogóle, o, już widzę, że tu Bobby Kotick będzie. Już go poznałem. Nie trzeba wiele, nie? Ta sylwetka po prostu się tak na trwale zapisała w świadomości gracza, którym jestem, że wystarczy, że cień zobaczę. Mam nadzieję, że to on. Wolałbym się nie pomylić. To jest, kurde, to jest chyba taki dowód na to, namacalny, że duże pieniądze nie zawsze przynoszą szczęśliwość. I to jest to. Masz, zarabiasz za dużo, za bardzo zwracasz na siebie uwagę i niewłaściwi ludzie sięgają, wyciągają po ciebie ręce. Więc i to tak w kwestii korporacji, jak i w kwestii cywilnej. Czy bycia jedną osobą, która dobrze zarabia, też niewłaściwi ludzie wyciągają po ciebie ręce, więc to z tymi pieniędzmi. Bobby Kotick, CEO of Activision. Now in 2006, Activision had made good tracks in just about every genre of games, except one. And one that was now booming. The MMO. With Warcraft currently bringing in over $1 billion a year in subscriptions alone, he's interested. Now at this point, Blizzard has changed hands numerous times and is now owned by a company called Vivendi. So Kotick approaches Vivendi with a proposition. Vivendi receives money, Activision receives Blizzard. However, Vivendi says no. Instead, Vivendi offers to merge their gaming subdivision with Activision, with Vivendi owning a majority share in the resulting company. And after a brief hesitation from Kotick, in 2008, the deal closes. Activision Blizzard opens its doors with Kotick as CEO. Jezus, co za zło. To też jest to oczywiście kontrowersyjna postać, ale on robił dokładnie to, po co tam poszedł. Nie? On nie poszedł tam po to, żeby robić dobre gry.
On poszedł tam po to, żeby zarabiać dla akcjonariuszy i dla zarządu. Po to tam poszedł i to robił. Bez względu na konsekwencje dla graczy. To jest największy wróg graczy w historii w ogóle gier komputerowych, ten facet. Trzeba o tym pamiętać. Nie? Jest naszym wrogiem. Może nie wolno. Ja nie mówię, że trzeba go napastować za to. Nie? Ale on miał zupełnie inne cele niż my gracze. Pamiętam, jak doszło do tego połączenia i było dużo głosów niepokoju związanych z tym związkiem. Że dużo osób mówiło, że to jest zapowiedź upadku Blizzarda, ale potem były jakieś takie łagodzące głosy, że tu chodzi o wydania pudełkowe, że tym się przede wszystkim będą zajmowali, że nie będą mieli wpływu i faktycznie przez kolejne 10 lat tam wpływu nie mieli. Ale to był początek katastrofy. To już było... Niektórzy przewidzieli już wtedy. No, być może tacy, którzy patrzyli na świat w czarnych barwach i zawsze ktoś tam... Jak są ludzie, którzy zapowiadają koniec świata, kiedyś będą mieli rację być może. Nie? To nie znaczy, że to mają jakieś niezwykłe umiejętności analityczne. No ale wtedy się zaczęło. To był początek końca. And Activision and Blizzard, now it's two subsidiaries. Blizzard would supposedly retain most of its autonomy and keep their CEO, co-founder Michael Morhaime. It's now 2010, and Blizzard has gone from just under 500 employees before the launch of World of Warcraft to now over 4,600. O tym też żeśmy mówili, właściwie ostatnio się mówi o tym bardzo często. Ja wspominam, kiedy się analizuje te zwolnienia na rynku gier i kiedy się analizuje trochę powody, dla których gry AAA wychodzą w opłakanym stanie i są nawet jak już zostaną doprowadzone technicznie do odpowiedniego poziomu, to i tak są słabe. Dlaczego tak się dzieje? Tak dużo ludzi. No właśnie za dużo ludzi. Że to jest coś takiego, że jak jest takie powiedzenie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść? Niektórzy mówią, gdzie kucharek 6, tam cycków 12. Ale to jest niezwykle ciekawe, że takie stare przysłowia tak bardzo pasują w takiej sytuacji. To tak jakby jest jeszcze jedna taka analogia, że jedna kobieta przez 9 miesięcy urodzi jedno dziecko, ale 9 kobiet nie urodzi jednego dziecka przez miesiąc. Zgadza się? Tak, nie wiem, czy ja dobrze opowiadam, czy parafrazuję to jakoś paskudnie. No nie da się, no. Jak jest w pewnym momencie, jak firma przerasta, zaczyna się pod swoim własnym ciężarem uginać, za dużo ludzi, to trzeba tego, dużo więcej wysiłku trzeba włożyć wtedy w koordynację tych rzeczy. No, tego typu firmy nie mogą się rozrastać wszerz do tego stopnia. To jest szkodliwe. To tak jak z człowiekiem, nie? Że warto mieć odrobinę więcej wagi, ale jak się ma za dużo, to niestety jest to chorobliwe. I to jest chyba dokładnie taki proces, który w grach, że pewne struktury nie są w stanie funkcjonować poprawnie, jak jest zbyt dużo ludzi. I branża chyba dochodzi do tego miejsca, w którym wszyscy zaczynają to rozumieć. Ale no zobaczymy, bo są takie duże firmy jak Ubisoft, tylko że Ubisoft działa w połączeniu kilku niezależnych komórek i tam jest tylko wymiana informacji między nimi, więc może Ubisoft ma szansę na przetrwanie w takim stanie, ale też trzeba przyznać, że ostatnie dokonania Ubisoftu to też nie są najwyższych lotów, więc cholera wie, czy dlatego mamy tyle zwolnień? No, zwolnienia to ciągle można, to dużo żeśmy o tym rozmawiali i z Borysem, ja też o tym wspominałem. Z jednej strony to są korekty po-covidowe, ale z drugiej strony może dokładnie to, że te firmy rozrosły się do tego stopnia, że się nie da ich kontrolować, nie da się koordynować ich działań i to jest bez sensu. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczy nie wpływa to pozytywnie na rozwój gier. I oczywiście to nie jest wina tych ludzi, którzy zostali zwolnieni. Oni są ofiarą tego, że ten system tak był, jest taki popieprzony. No ale no, żeby te duże firmy wróciły do tworzenia dobrych gier, no to musi tam jakaś poważna restrukturyzacja nastąpić. To jest takie trzęsienie ziemi, które było potrzebne w branży na pewno. I oczywiście ofiarami tego trzęsienia ziemi są ludzie, którzy nie powinni być, ale no tak to jest. The majority of whom are preparing for the launch of StarCraft 2 in July and the third major Warcraft expansion, Cataclysm, in December. Now these launches were not small. Warcraft had been hitting peak after peak of players and was now at 12 million monthly subscribers. And StarCraft 2's sales projections are also sizable. But Blizzard currently has a problem. Their forums. They're a little bit toxic. Blizzard has a big... No to jest też w ogóle zaskakujące, że były toksyczne te fora. Dlaczego były toksyczne? Jakby nie sądzę, żeby w porównaniu do dzisiejszej rzeczywistości były bardziej toksyczne. Ja pamiętam tą historię i byłem trochę zdziwiony. Ja też tak nie korzystałem super intensywnie z forów akurat Blizzarda. To jest interesujące, bo bardzo dużo się mówiło o toksyczności w internecie wtedy.
na czatach przeróżnych i także na forach. I nie wiem, czy w porównaniu do tego, co dzisiaj się dzieje na YouTubie, czy na Twitchu, czy ta toksyczność była większa, czy mniejsza. Ale na pewno wtedy zwracała uwagę. Team of moderators. But according to them, this still wasn't enough. So behind the scenes, they get brainstorming. And someone has a brilliant idea. How about we just force everyone that posts on our forums to use their real first and last name? Genius. Pamiętacie to? And in July 2010, Real ID is unveiled. And people absolutely hate it. So in an attempt... A ludzie jednak mają ogromne zamiłowanie do tej anonimowości w internecie. Gdzieś tam instynktownie wyczuwamy, że brak tej anonimowości zaszkodzi wszystkim. Że ci, którzy się źle zachowują w internecie, nadal będą to robili, a ci, którzy się dobrze zachowują w internecie, zostaną odkryci. I ci, którzy chcą im zrobić krzywdę, będą mieli więcej narzędzi, by to zrobić. To sell the idea to players. Blizzard's community manager posts his full name on the forum. See guys, it's fine. But almost instantly, people descend on the forum and get to work. And within mere minutes, find and publish his home address, phone number, age, Facebook, family names, and a list of his favorite music and movies. Okay, you know what? Szybko kordy sprowadzili ziomka na ziemię. Ale to też jest interesujące niezwykle, kiedy społeczność w grze potrafi wskazać bardzo wyraźnie palcem, na czym polegają błędy tego rozwiązania. I na to nie wpadli ludzie w Blizzardzie, kiedy wymyślali to Real ID. Ale to jest bardzo dobra sytuacja, bo... znaczy, jakby oczywiście nie należy takich rzeczy robić, ale jako sposób na weryfikację pomysłu, to jest coś, to jest niezwykłe. To rzadko się zdarzają takie rzeczy w internecie, a powinny się zdarzać częściej. Ja nie wiem, czy to sytuacja nie jest analogiczna, ale też mi się przypomniała. Jest taki facet na YouTube, on się chyba Actman nazywa. Fajne rzeczy nagrywa, on też o gamingu dużo mówi. I on był atakowany przez jednego z YouTuberów i próbował szukać pomocy na YouTubie, tej pomocy nie uzyskał. A to były takie poważne rzeczy, jak właśnie ujawnianie danych i to się doksowanie chyba nazywa? I w związku z tym postanowił wobec pracowników YouTube'a zastosować te same metody, które są stosowane wobec niego. I YouTube go błyskawicznie zbanował. Tam potem ostatecznie usunięto tego bana, ale w dużych opałach się znalazł. Właśnie przez to, że chciał pokazać, co jest stosowane wobec niego i że YouTube go nie chroni. To YouTube błyskawicznie zareagował, kiedy pracownicy YouTube'a zostali zaatakowani w ten sposób. Nie? To trochę zwróciło uwagę na problem, akurat nie rozwiązało tego problemu, wydaje mi się, ale przynajmniej zwróciło uwagę. W przypadku tej sytuacji mieliśmy do czynienia z czymś takim, co zwróciło uwagę i zmieniło sposób prowadzenia tej polityki z Real ID, więc no, różne rzeczy się zdarzają. Czasami to zadziała, czasami nie. Well, fair enough. And after just a few days of being announced, Real ID is scrapped entirely. By 2009, the Warcraft 3 mod Defense of the Ancients had gained a significant following, and had even spawned a whole new genre of games, MOBAs. For much of that time, Blizzard had paid little attention to the mod or the game, but the success of the recently launched League of Legends could no longer be ignored. And Blizzard finally steps in, starting work on their take on the genre, titled Blizzard Dota. Around the same time, and Valve wants to make their own MOBA. They'd hired the head dev of the original Dota mod, snapped up the Dota trademark, and they're calling their new game Dota 2. Ale kurde, to mała masakra dla Blizzarda. Próbowali się sądzić chyba, żeby odzyskać prawa do Doty, się nie udało, ale to Valve strasznie ich podszedł. To było, powiedziałbym, w obrębie przepisów i regulaminów Battle.netu się odbyło wszystko, ale z perspektywy takiej interakcji międzyludzkich i dobrych zdrowych relacji między firmami, no to im nieźle tego ziomka skubnęli. Ale to też jest więcej tam historii, bo wydaje mi się, że ten ziomek chciał dla Blizzarda robić rzeczy, ale się nie dało, coś tam były jakieś takie... No Blizzard zaspał po prostu. A potem wprowadzili zmiany w regulaminie, ale to... Blizzard is furious. So in 2012, they file a statement of opposition, arguing that the name Defense of the Ancients was associated exclusively with Warcraft due to it being made in their map editor. However, this argument has issues. See, the mod was created in Warcraft 3's map editor, but that map editor had no specific terms and conditions on ownership of said maps, IP, and concepts.
They end up settling out of court a few months after, with Valve getting the commercial rights to the term Dota, and Dota 2 releases in 2012. It's massively successful. Zgarnęli ziomka, który zrobił moda, i jeszcze zgarnęli sobie prawa do marki totalnie. Więc Valve bardzo dużo skorzystał, bo teoretycznie prawa do marki mogły należeć do faceta, który zrobił tego moda, ale przez to, że on stał się częścią Valve'a, no to Valve posiada te prawa i tak. No ale to takie typowe korporacyjne zagrywki. Chyba wtedy nikt na to nie wpadł, ale gdyby umieścili w tamtych czasach, gdyby umieścili w regulaminie takie rzeczy, że zmiany albo gry zaprojektowane na narzędziach Blizzarda stanowią prawo Blizzarda, to by nikt nawet nie uznał, że jest coś nie tak. Wszyscy by powiedzieli, no spoko, zrozumiałe. Tylko że nie wpadli na to, że ktoś może, nie wpadli na to, że jakiś gracz może zaprojektować moda, który stanie się super popularną grą i stanie się w ogóle marką samą w sobie. Nikt na to nie wpadł. No i potem jak już przyszły te zmiany i wprowadzono te regulaminy, to zabiło chyba kreatywność ludzi. W kolejnych wersjach tego silnika, powiedzmy, na przykład w StarCraft 2, już nie powstały takie twory, które by pozostały z nami jako niezależne marki, zgadza się? I zastanawiam się, czy ta zmiana właśnie, to pozbycie się albo wykluczenie takiej własności do stworzonych marek wewnątrz narzędzi Blizzarda, mam nadzieję, że dobrze to tłumaczy, że jakby Blizzard odbierał autorom prawa do posiadania tych pomysłów. Więc już kiedy się pojawił w tych takich bardziej współczesnych czasach ten zapis, no to ludzie protestowali i nie powstają już takie rzeczy. To jest bardzo niewłaściwa sprawa. Z tego samego powodu ja mam problem z GTA Online, w ogóle z GTA, bo ta moderskie community w GTA 4 bardzo się rozwinęło. Tam były niesamowite rzeczy, a w piątce jest to ograniczone, bo Rockstar chciał online na online zarabiać. I to też zabiło trochę moderów. Jedyna nadzieja dla moderów to jest Bethesda, tylko że muszą wypuszczać dobre gry, no bo Starfield to też nie powstają tam jakieś wybitne mody na razie. Więc no moderzy nie mają łatwo dzisiaj. A teraz jeszcze czytałem, na razie tylko nagłówek, jest jakiś problem między Larian Games, czyli twórcami Baldur's Gate 3, a społecznością moderów, więc nie wiem, co tam się dzieje. Więc kłopotliwa sytuacja. Goes on to be an e-sports giant. Blizzard gets non-commercial use of the title for its community and renames Blizzard Dota to Heroes of the Storm, which releases in 2015, and support is canned 3 years later. Blizzard would change its licensing agreements for all future games to include their ownership of player-created maps in an attempt to avoid this ever happening again. It's 2012. And the massively anticipated sequel to Diablo 2 is looking like it's releasing this year. Jesus. Co tu się dzieje? Słuchajcie, ja to miałem dużo sympatii do Blizzarda, dużo sentymentów, miłości wręcz, ale takie rzeczy mi się nie zdarzały. Mi się jeszcze nie zdarzyło, że... Też tak płakałeś? O Boże, nie. Come on. Nie miałem tak... Żeby aż płakać z tego powodu, że nową grę Blizzard wydaje. Its development had been a bit rocky, with its dev team, Blizzard North, being canned in 2005, along with their version of the game. But on the 15th of May 2012, the rebooted Diablo 3 launches. The game is horrendous. For one, its launch is horrific. The game is online only, and turns out there are massive server issues. People are spamming their login details over and over, only to be kicked out by error 37. What's worse, there's no queue system in place, so you have to manually retry every minute. Jesus. Jak wspominam Diablo 3. Pamiętam, że na początku były problemy? No dobrze mi się grało. Chyba lepiej i dłużej mi się grało w Diablo 3 niż w Diablo 4. Diablo 3 lepiej wspominam niż Diablo 4. Dużo osób psioczyło na system rozwoju postaci, ale mi się on akurat podobał. Chociaż widzę jego niedoskonałości teraz, zwłaszcza z perspektywy czasu, ale wydawało mi się, że to było lepsze rozwiązanie niż w Diablo 2. Ja często podkreślałem ten argument, że największym problemem gier tego typu jest to, że ostatecznie wszyscy grają na dokładnie tym samym buildzie, więc cała kwestia wyboru i kształtowania postaci przez całą grę traci na znaczeniu, bo potem i tak wszyscy sięgają po poradniki i każdy robi dokładnie to samo.
Więc ten system w Diablo 3, który został zastosowany, dostarczał potencjalnie kilku możliwych rozwiązań na końcu. Ostatecznie i tak chyba się okazało, że były takie sugerowane buildy, takie meta, to się nazywa, tam na końcu gry. Więc niczego to nie zmieniło, ale wydawało mi się, że jest nadzieja na pewną zmianę, na pewną dowolność, na stworzenie czegoś unikalnego, żeby każdy miał trochę inną postać, ale to się nigdy nie da zrobić. Tak długo jak są poradniki w internecie, tak zawsze ci topowi gracze będą mieli dokładnie te same buildy. Ale zobaczymy, może ktoś kiedyś wymyśli system jakiś taki bardziej pozwalający jednak na swobodny wybór. Rozumiecie, co mam na myśli, nie? Że może będzie taki system, w którym każdy będzie mógł mieć inny build i każdy z tych buildów będzie równie silny. Ale nie sądzę, na razie nic takiego nie wymyślono. This issue takes over a week to fix. Then there's the auction house. Here, loot can be bought and sold using your mum's credit card. Activision Blizzard gets filthy rich, while the balancing gets obliterated. Ej, ja nie korzystałem z tego sklepu chyba za bardzo. Pamiętam, że w ten sposób poznałem Mateusza MKRR-a. Napisał do mnie maila, że on, bo chciał też na YouTubie gdzieś się pokazać i opowiadał o tym, że od paru lat się utrzymuje, czy to było parę lat, sprzedając itemy w Diablo 3. Chyba w Diablo 3. Że zarabiał w tym auction house'ie po prostu, że tak pracował. Grał w Diablo 3, zdobywał itemy i potem je sprzedawał. I że tam miesięcznie mógł nieźle na tym zarobić nawet. Więc no trochę to działało. Może nie tak, jak gracze by chcieli. Endgame content is also essentially non-existent. However, the game sells almost 4 million copies in its first 24 hours. And over time, slowly makes a turnaround. In 2014, the Real Money auction house is closed, and Blizzard launches Reaper of Souls, an add-on praised almost unanimously. They're ready to make a second add-on to the game, but management says no. Apparently, executives see the game as a massive failure, and demand devs... Serio? Nie, ciekawe. Być może po poprzednich sukcesach, poprzednich gier Blizzarda, Diablo 3 mogłoby się wydawać porażką, bo chyba... To już był taki czas, że ludzie w większości narzekali na Diablo 3, że to było niedoskonałe rozwiązanie. I chyba nie byli też w Blizzardzie przyzwyczajeni do tego, że ktokolwiek narzeka na ich gry. To chyba była pierwsza taka produkcja, która spotkała się z takim negatywnym przyjęciem. No wiadomo, że w StarCraft 2 było trochę toksyczne, bo to jest esportowa gra i ludzie, no tam było trochę toksyczności, ale ona wynikała z tego, że to była bardzo silnie kompetytywna gra. W przypadku Diablo 3 chyba był pierwszy raz taka sytuacja, że to była gra kooperacyjna, raczej nastawiona na pozytywne przeżycia i spotykała się bardzo często z krytyką. Więc może to żałuję, że nie zrobili rozszerzenia do Diablo 3. Ja sporo pograłem, potem na Nintendo na Switchu grałem w Diablo 3 i bardzo dobrze się bawiłem. Super mi się grało w Diablo 3. W ogóle uważam, że cały pomysł na Diablo 3 był znacznie lepszy niż Diablo 4. Tylko tam ludzie psioczyli chyba na kolorki w Diablo 3, przede wszystkim graficznie. I że to było jakieś, nawet jak się dzisiaj patrzy na gameplay w Diablo 3, to trudno uwierzyć, że to było takie pstrokate. Więc to też był jeden z takich elementów, że ten mrok został zabity totalnie. Mrok został zabity. No mi się akurat system w Diablo 3 podobał, więc pewnie należałem do mniejszości. System w Diablo 3 mi się podobał, więc nie pamiętam, żebym ja narzekał na Diablo 3. Ja akurat bawiłem się bardzo dobrze. Ale tak, cukierkowy był, zgadza się. The past 10 years had seen massive expansions to Warcraft, including controversial changes to the game and its mechanics. And player numbers reflect that, now being in steep decline. A growing number of players long to go back to the days of vanilla, version 1 of the game, back in 2004. One fan even floats the idea to Blizzard themselves at BlizzCon 2013. Wydaje mi się, że Blizzard w przypadku WoWa trochę zapomniał, że najważniejszą częścią community nie są ci, którzy najgłośniej gadają na forach, tylko ci, którzy grają po cichu. Że przestali dbać o graczy, przestali zwracać uwagę na to, że gracze się zmieniają, że się starzeją, że mają trochę mniej czasu, że potrzebują trochę innego modelu rozgrywki. I bardzo dużo się tam rzeczy optymalizowało pod hardkorowych graczy, że balans stał się najważniejszy, kosztem nawet przyjemności płynącej z gry. I że to jest jedna z... Kiedy zaczynają odpływać z gry ludzie, to nie ma co pracować nad tymi hardkorowymi graczami, nad tym kontentem hardkorowym. Chociaż ja też może źle interpretuję. WoW ma renesans, ten ostatni dodatek? Nie wydaje mi się, żeby ten ostatni dodatek
taki, on na początku cieszył się dużym powodzeniem. I ja też w niego dużo grałem na początku, a teraz w ogóle straciłem nim zainteresowanie zupełnie. Chociaż ja też się starzeję, inaczej patrzę na gry, inaczej mogę sobie je rozłożyć w ciągu dnia. Czemu ja przestałem grać w tego Dragonflight. Wydaje mi się, chyba mój największym problemem w Diablo, w WoWie jest to, że jest za dużo kontentu. Za dużo jest rzeczy, jak się pojawiają kolejne patche kontentowe, to już nie ogarniam. Za dużo walut, za dużo tego wszystkiego. Po prostu za dużo. I to mnie przytłacza. A jestem człowiekiem, który się wychował na WoWie praktycznie. Grałem od 2004 roku. Właściwie grałem od bety, czyli od 2003 roku w WoWa, więc wszystko powinienem mieć w jednym palcu. Za dużo jest tego wszystkiego i przejadł mi się WoW mocno. Tak naprawdę to czekam na totalny reset tej gry, żeby zacząć od zera, od nowa, nowymi postaciami, na nowym... Ale to się chyba nigdy nie wydarzy. A jeżeli się wydarzy, to albo to będzie wersja mobilna, albo będzie słabe. Here's how that goes. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. Okay then. We'll just make one ourselves. And the fan-made Nostalrius Vanilla server goes online in February 2015, running version 1.12, a month after the original launch. It's not long before the server gets massively popular, with almost a million accounts registered. It's also not long before Blizzard catches wind and brings the hammer down. Their lawyers send them a cease and desist in 2016, and the server is promptly shut down. Realizing they were completely wrong about vanilla Warcraft, Blizzard do a full 180 and announce Warcraft Classic in 2017. No ale jest coś takiego, że Blizzard też w ogóle przestał rozumieć swoje community. No ale to pewnie wynikało z tego, że odeszli ludzie, którzy autentycznie się interesowali grą. Przez ostatnie lata, jak grałem w Shadowlands, i Shadowlands też trochę przy nich czasu spędziłem, też mi się podobały do pewnego momentu. Miałem takie poczucie, jakby ludzie, którzy robią tę grę, w ogóle w nią nie grali. Kompletnie. Nie mają czasu na to, żeby grać w tę grę, bo ich ta gra nie interesuje. Po prostu wykonują swoją pracę i tyle. Podobnie chyba z Diablo 4 jest, że się odnosi takie wrażenie, że ludzi, którzy robią tę grę, w ogóle w nią nie grają, w ogóle jej nie rozumieją. I dlatego jest takie oderwanie deweloperów, właściwie no, całej firmy od community. Że community jest rozwydrzone, a dzisiaj w takim świecie żyjemy, że wszyscy są rozwydrzeni. To nie jest tak, że community. Myślę, że uwagi community wobec Warcrafta i wobec Diablo 4 są uzasadnione. Back in 2007, Blizzard started work on a huge MMO called Project Titan. It was described as a combination of Left 4 Dead, Team Fortress and The Sims. But development led nowhere. Nie słyszałem takiego. Left 4 Dead, Sims i co tam jeszcze było? Kompletnie wydawało mi się, że Titanfall miał być czymś innym, no ale licho, nie pamiętam, Team Fortress 2. No. And 6 years later, the plug is pulled. A massive failure on Blizzard's part, and a major internal embarrassment. However, the team behind it would attempt to rework the remains of the story and assets into another project, and in 2016, Overwatch hits shelves. And it's amazing. It's critically acclaimed across the board and massively popular, quickly becoming one of the most popular esports titles on the market. That, paired with their genre pioneering card game Hearthstone back in 2014 that now has almost 100 million players, and Blizzard is looking strong. However, kurde, Overwatch był super. To nawet ja grałem. Ja w ogóle w shooterach się nie odnajduję już od wielu, wielu lat, ale w tego Overwatcha to grałem jak szalony. I długo. Oczywiście nie grałem DPS-ami, grałem raczej supportem albo tankiem. Ale no, to był hicior, kurde, to była dobra gra wtedy. There are problems brewing. See, Overwatch was the last big game they'd had in the pipeline for a while, and they realized they don't have much to show off for BlizzCon 2018. So Blizzard rushes to find something to show off. O nie. Got it. O nie. Fast forward to November 2018, and their presentation is ready to go. Już powiedziałem wtedy, jak Bobby Kotick, jak Activision się połączyło z Vivendi, to był początek końca. To był 2018 rok, to był taki moment, w którym ten początek końca został wyraźnie przypomniany. Sprinkle a few niche announcements here and there, like a remastered Warcraft 3, but they have one big announcement centerpiece. Jesus. After 6 long years, a brand new Diablo. For mobile.
Bruh. Like, look, Diablo 2, come play the mobile game that has nothing to do. I'm amazed, honestly, it's this bad. This is fucking insane. I... Czekajcie, przestawię się tutaj. No dzisiaj czytałem artykuł na temat Diablo Immortal aktualnie. Oceny tej gry na sklepikach, tak na Apple Store, jak i na Google Play, są bardzo wysokie. Bardzo dobrze jest oceniana ta gra przez graczy, którzy się w nią bawią. Więc no, może to tak jak ten... Wydaje wam się, że jej nie lubicie, ale ją lubicie. Na to wygląda. I don't even know like what to even say about this. Just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? We don't have any plans at the moment to... To jest też to, że oni nie rozumieli, dlaczego community się nie podoba ten pomysł. Że nie potrafili tego przewidzieć, że ludzie zaprotestują. To jest szokujące. Nie wpadło im to do głowy, że ludziom to nie będzie pasowało? To jest jakby kolejny dowód totalnego odklejenia od community. Niezrozumienia tego, czego ludzie potrzebują. I to jeszcze na blisko, nie? Gdzie starzy pecetowi gracze siedzą, po prostu nerdzi. Oni z mobilkami wyjeżdżają. Szok. Czy to nie było typowo pod rynek azjatycki? Oczywiście, że było pod rynek azjatycki. No tak jak Mists of Pandaria było pod rynek azjatycki. Ale no to jest blisko. To nawet nie chodzi o to, że oni nie rozumieją swojego community. Oni nie rozumieją swoich imprez. Oni nie rozumieją, dla kogo jest blisko i kto tam przyjeżdża. No nie jest tak, że ludzie z Chin przyjadą na blisko i się ucieszą z tej mobilki. No to jak chcesz robić coś na rynek azjatycki, to jedź do Chin i tam urządzaj Blizz China czy coś. No i wtedy tam przyjdą i będą zadowoleni. Niezrozumienie dla swojego community. No bo ci, którzy rozumieli, już tam nie pracowali. W sensie biznesowo Immortal to był strzał w dziesiątkę, no nie oszukujmy się. Ale to po raz kolejny, to tak jak żeśmy pokazywali Bobby'ego Kotika. No to tak jak Diablo Immortal, jak i Bobby Kotick, to nie są rzeczy, które zostały stworzone, żeby gracze byli szczęśliwi. To są rzeczy, o Bobby'm Kotiku mówię z tej perspektywy, to jest człowiek i to są rzeczy, które zostały zbudowane po to, żeby zaspokoić portfele udziałowców i zarządu. I tylko i wyłącznie po to. To są narzędzia do pompowania kasy. Firstly, it's not even developed by Blizzard, but their Chinese partner NetEase. And turns out, it's monetized to the tits. It costs over $500,000 to max out a single character. To jest szokujące. To jest po prostu szokujące. Ja wiele razy mówiąc o rynku gier mobilnych, zwracam uwagę na to, że w sklepach powinien być obowiązek wskazywania, ile można miesięcznie wydać na grę. Że każdy gracz, który ściąga sobie gierkę mobilną, powinien wiedzieć, ile maksymalnie może wydać na to kasy. Bo to jest bardzo ważna informacja. Bo tu można było wydać $500,000 w miesiąc, jeżeli ktoś miałby ochotę. To jest masakra jakaś. I ja jakby rozumiem, że to jest dopuszczalne i powinno mieć miejsce, bo każdy jest dorosły i może sobie wydawać pieniądze na co ma ochotę, ale fajnie by było zamieścić te informacje. To byłoby takie, myślę, że większość ludzi by się zatrzymało, że nawet jeżeli jesteś gotowy wydać $1,000 w grze, to i tak masz porąbane, ale wiesz, że nawet jak wydasz $1,000, to przyjdzie ktoś, kto wyda $100,000 i tak z nim nie wygrasz, więc po co? Myślę, że to by trochę ludzi powstrzymało i to by trochę zmieniło też branżę, bo te sklepiki by się dopasowały do tego, żeby przyjmować takie ceny, które mieściłyby się w wyobraźni potencjalnego gracza. And becomes the worst rated game ever on Metacritic. Paradoksalnie... By 2018, fans are noticing something. Paradoksalnie Blizzard, wydając tę grę na PC-cie, popełnił błąd. On się dali się przekonać przez fanów, ale to PC-towi gracze przede wszystkim zwrócili uwagę na te płatności. Jeżeli chodzi o rynek gier mobilnych, to nie jest nic nadzwyczajnego. Na rynku gier mobilnych ludzie są przyzwyczajeni do tych gier. Ale na rynku PC-towym to było szokujące. I dlatego na Metacriticu są takie niskie oceny. Jakby to było tylko na mobilkach, to PC-towcy byliby wkurzeni przez jakiś czas, że powstał Diablo nie dla nich. Ale to sprawa by ucichła prędzej czy później. Activision Blizzard had been creeping, and Blizzard was changing. See, back in 2013, ActiBlizzard had bought back the remaining Vivendi shares for about $7 billion, meaning they... Aha, to jest słuszna uwaga, że to nie jest tak, że możesz wymaksować postać za $500,000. To możesz w danym sezonie wymaksować postać za $500,000, potem jest kolejny sezon, więc...
Powtórka z rozrywki. And by extension, Bobby Kotick now had complete control of both Activision and Blizzard. Fast forward to 2018, and this creeping had only got worse. Because of the slowdown in game releases, Blizzard's revenues are taking an absolute nosedive. So ActiBlizzard steps in. Te przebitki tutaj to złoto jest totalne. It pushes the company to cut costs and gets them to produce games at a faster pace. With Kotick apparently installing his own executives within Blizzard to ensure that happens. Apparently, tired of ActiBlizzard's meddling, Blizzard co-founder Mike Morhaime steps down as president and CEO and leaves the company after 27 years of work. He's succeeded by Warcraft's executive producer, J. Allen Brack. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. Najsłynniejsze słowa. Ale co by nie mówić, Mike Morhaime odszedł w odpowiednim momencie, ale on już odszedł z tonącego okrętu. Znaczy on już wiedział co tam się szykuje. On był kapitanem tego statku i wiedział, że katastrofa się zbliża. Więc to nie jest tak, że on jest tym świętym Jezusem, który został wykopany z firmy. Być może miał dosyć już starć z Bobbym Kotickiem, ale no wiedział, że nie zostawia Blizzarda w dobrej kondycji. No i ten potem biedny przyszedł. Życie go, powiedziałbym, potraktowało surowo. And as soon as this happens, we accelerate. The company immediately prioritizes cutting costs, and the Heroes of the Storm's development team is outright annihilated. Its esports league is also scrapped right before its 2019 season. As a result, entire teams, commentators, and support staff are suddenly left jobless. I to tak ni stąd, ni zowąd chyba wywalili tego całego chodca. Ten facet, który przyszedł, Alan, on tam nie podejmował samodzielnych decyzji. On tam miał funkcję do spełnienia i wypełniał te funkcje. Ja nie sądzę, żeby on rządził Blizzardem, on po prostu wykonywał polecenie zarządu albo Bobiego Kotika. Masz wyciąć to i to. Albo powiedzieli mu, słuchaj, trzeba coś wyciąć, wybieraj. No i wybrał chodca. Chodca, ja też pograłem w Chodca, ale też wydaje mi się, że on nie był w stanie konkurować z LoLem i z Dotą. I nie konkurował. Tam był jakiś tam niewielki procent rynku, jeżeli chodzi o Heroes of the Storm. Więc to była fajna taka gra, żeby cywilnie sobie pograć, ale dla fanów takich poważnych mob to nie był dobry kierunek. And despite 2018 being a record year for ActiBlizzard profits, they lay off 800 employees, almost 10% of the company. They begin rehiring the exact same jobs a couple of years later. So going into 2019, people are not happy. But turns out, over on the other side of the world, and things are happening in Hong Kong, they're not good. Oh, the government has proposed, o tym prawie zapomniałem, give China more authority over them, and that's not too popular. At the same time, Hong Kong native Blitz Chung is participating in Hearthstone's esports league. He wins and uses the post-game interview to show his support for the protest. Kuźma, co to była za katastrofa? Jezus Mario, co tam się wydarzyło? To była jakby, to prawie jakby bombę podłożył na imprezie. Założył maskę gazową, co symbolizowało wsparcie dla Hongkongu. On chyba zresztą nam powiedział, że wolny Hongkong, ja już nie pamiętam dokładnie. Ale patrzcie, jak się schowali komentatorzy pozostali, żeby nie być w tej samej klatce. Rozumiecie, jaki tam był poziom presji i stresu? Że oni się chowają, żeby ich nie zauważono w tym samym momencie? To jest w ogóle, jakby rozumiem, że firma jest w szoku, ale ci ludzie, oni i tak zostali wywaleni z pracy. Nie pamiętacie, o co chodziło? Tam były protesty, zresztą tu chyba jest opowiedziane dosyć dokładnie. Były protesty, bo zmieniła się polityka Chin względem Hongkongu i ta polityka nie podobała się mieszkańcom Hongkongu i było bardzo dużo protestów na ulicach miasta i były też protesty tutaj w social mediach przeróżnych, a jako, że facet mieszkał w Hongkongu, no to się do tych protestów przyłączył po wygraniu turnieju Hearthstone'a, kiedy miał platformę i kiedy był widoczny. No wiadomo, że Blizzard z Chinami to jest mnóstwo potencjalnych klientów, więc Blizzard z Chinami chciał mieć nieustającą współpracę. A to podważało tam szanse na przyszłą współpracę. Bo wiecie, że z Chińczykami to nie ma żartów. Oni ich żarty nie bawią. Żarty z Kubusia Puchatka to są znane, ale to można stracić głowę za nie. Więc no nie ma lekko. But as soon as he says it, something happens. See, Blizzard has a huge player base in China. And to keep that player base, to them,
they have to bend over backwards for the Chinese government. So when this happens, they go scorched earth. They take the live stream down seconds after he says it. Slap. Rozumiecie? Wyłączyli streamy. Od razu wyłączyli streamy. Słuchaj, jakiś what the fuck? Ludzie tam, to jest, że ludzie, którzy organizują tą imprezę, tam komentatorzy, ludzie, którzy pracują nad streamem, tak się bali tego wszystkiego. Tak, to jest, żyjemy w wolnym świecie, nie? To są, Ameryka jest. Ktoś coś powiedział, co potencjalnie mogło być źle zrozumiane przez chiński, a właściwie co było protestem wobec jakiegoś rządu, obcego państwa po drugiej stronie oceanu. I oni po prostu... I panika, i pożar. Ja pierniczę. I to w Ameryce, nie? Wyobraźcie sobie, ileś tam lat temu w Ameryce, żeby przed Chinami się tak uginać. Cokolwiek. A to była impreza, która się odbywała w Chinach, tak? No to i tak nadal niczego nie zmienia. Chociaż jakby... Zakładam... Okej, to musiałbym wejść dokładnie w to. Bo jest całkiem możliwe, że jeżeli to się odbywało w Chinach, to mogli się przestraszyć, że zaraz tam wpadną ziomkowie z karabinami, jeżeli autentycznie było w Chinach. Nie wiem, czy stream był prowadzony z Chin. No to tak, to zmienia trochę postać rzeczy. Ale tu raczej nie chodziło o ten lęk przed karabinierami, tylko przed pieniędzmi, przed utratą pieniędzy. Him with a year-long ban and even confiscate his prize money. Even the guys casting the stream are fired. It's not... Wiecie co, to nadal to zasługuje na krytykę, ale trochę zmienia ta postać rzeczy, nie? Bo jeżeli to się odbyło w Chinach, to tego typu żarty, tak jak wspomniałem, u Kubusia Puchatku, to tam mogły się spotkać z kryminałem. Więc tu się akurat nie dziwię, że się tego bali. Jeżeli to faktycznie miało miejsce w Chinach, to raczej taka cywilna trwoga zadziałała, a nie presja z góry. To ci ludzie, którzy tam robili to wiedzieli od początku, czym to się może skończyć. Więc rozumiem ten lęk, teraz trochę lepiej rozumiem ten lęk. Chociaż nadal to nie stawia Blizzarda w dobrym świetle, żeby wszystko było jasne. Long before the internet catches wind and people are furious. No ludzie tak. Even Congress members have a go. After a few days of pressure, J. Allen Brack eventually comes out. He reduces the ban to half a year and grants Blitzchung his prize money back. He also says that Blizzard's relationships with China had no influence on their decision. Relacje z Chinami nie miały wpływu na tą decyzję. A to co miało, przepraszam bardzo? Wpływ na tę decyzję, o rany boskie. Jest fantastyczne, fantastyczne. To jest taka prawidłowość, która się dzieje w świecie od zawsze, że ludzie kłamią ci prosto w oczy i w zasadzie wiedzą, że nie wierzysz, ale kogo to obchodzi? Blizzard is starting to look seriously not cool. So they decide to go into BlizzCon 2019 with the big guns, announcing Diablo 4 and Overwatch 2. Also, that Warcraft remaster they'd announced at the infamous 2018 BlizzCon is coming out next year. This'll be good. Mm-hmm. To był dobry BlizzCon. Back in 2015, Blizzard had set up a subdivision to remaster old games, the first of which would be Warcraft 3. And in January 2020, the highly anticipated... Ja byłem na BlizzConie chyba w 2017 roku? To udało mi się uniknąć. W 2018 była katastrofa. Ten był już nie najgorszy. Nie pamiętam, w którym roku ja byłem na tym BlizzConie, szczerze mówiąc. Ja publikowałem z tego filmy. To być może ktoś to pamięta, może ja to wyśledzę później. Remaster launches. And oh boy. The game is beyond terrible. Here's why. O, to była katastrofa. Warcraft 3's advertising touted multiple new features. Over 4 hours of cinematic new cutscenes, more story and new voice acting. And a complete campaign overhaul, changing the story to be more in line with the current Warcraft lore. But when players log on, turns out, absolutely none of this is in the game. This is after being advertised on the website for over a year. Liar! There's also a ton of features from the original Warcraft 3 just outright missing. Here are a few of them. No ranked play? No. No profiles? No. No account stats? No. No custom campaigns? No. No clans? No. No cross-region play for custom games? No. And no offline play. No. It's possible after a few patches, but it's a little complicated. Also, after some digging, people realize the main menu background is actually a Chrome-based web app, and is taking up more of your CPU power than the actual game. Online matchmaking sucks and kicks you out all the time. This is without a way to reconnect, by the way. No to Blizzard popełnił błąd, oddał to w ręce ludzi, którzy byli inkompetentni. Na szczęście z Diablo 2 trafili dobrze. Czy z remasterem Diablo 2, w którego swoją drogą muszę pograć też troszkę. Jak mi się może Last Epoch znudzi.
No, ten Warcraft 3 to była katastrofa. Wszyscy wiedzieli, że Blizzard idzie w niewłaściwą stronę, że tam coś się niedobrego wydarzyło. A to był taki gwóźdź do trumny, to jeszcze za wcześnie powiedziane, ale to już wtedy wszyscy byli pewni, że tam się dzieje katastrofa. Fix it worse than advertised. Treason! Have you lost your mind, Arthas? The new art direction is bad. 5 of the game's maps are exactly the same as the original, and poor optimization, tons of crashes, and countless bugs. On top of all of that, Reforged is a mandatory update for everyone with the original game. Own the original with no intention of upgrading? Well, here's an additional 30GB of install size anyway. All of this amounts to one of the worst launches of a game in history. Co? Że w Last Epoch ledwo kampanię skończyłeś i już masz dosyć, a ja mam 150 godzin w Last Epochu, kampanii jeszcze nie skończyłem. Mam chyba 5 postaci powyżej 50 poziomu i bawię się jak dziecko. W sensie doskonale. No więc to, nie każda gra jest dla każdego, nie? To. Within a few days of release, it ends up at 0.5 out of 10 on Metacritic. At the time, the lowest Metacritic score in history, before being dethroned by Diablo Immortal. Jesus, naprawdę. To jest niesamowite, jak Blizzard był dobrze oceniany przed tym i po tym. Jaka ta zmiana była katastrofalna i jak się posypało wszystko jak domino w jednym momencie. So naturally, hordes of people pile in to request refunds. But wait, you've booted up the game even just once? Sorry, you're not allowed. There's so much outcry about the game, however, that Blizzard eventually caves and starts actually granting refunds. The game is so bad that the entire classic games division at Blizzard is completely canned. You're fired! Get out of here! It also causes an upcoming Diablo 2 remake to be pushed back more than a year. So it's 2021, and Blizzard's reputation is currently abhorrent. But luckily, Overwatch 2 is just around the corner. Oh, Jesus. Oh, God. Turns out that over the last 2 years, the California civil... To jest szokujące, że w zasadzie te zmiany wewnątrz Blizzarda następowały, te takie negatywne zmiany, następowały pewnie od dłuższego czasu, ale zostały zaprezentowane światu w bardzo krótkim okresie. Czyli po prostu doszło do trzęsienia ziemi, katastrofa i wszystko od tego momentu, co Blizzard wydaje, jest do dupy. I to nadal się nieźle sprzedaje, bo to jest Blizzard, ale to z naszej perspektywy to jest coś, co wydarzyło się praktycznie z dnia na dzień. Civil Rights Department had been investigating Activision Blizzard due to multiple reports of sexual harassment from staff. And by July 2021, they had enough evidence to file suit. The lawsuit states that sexual harassment, unwanted advances and groping are common within Blizzard, both before and after the merge. This includes the mention of an executive suite at 2013's BlizzCon. It's not a nice place. Jesus. In fact, some employees literally dub it the Cosby Suite. Ja pierdzielę. Co za zwierzaki tam w tym Blizzardzie. To też jest, wiadomo, że zarząd i że Bobby Kotick to jest jedna historia, ale ci ludzie, którzy stali tam na czele tych różnych segmentów Blizzarda, to też były niezłe świniaki. Cosby Suite, apartament Cosby'ego. Skojarzenie jest oczywiste. A jeszcze ta historia regularne kradzieże mleka, w sensie dla dzieciaka, w sensie z piersi kobiecej. O, to jest w ogóle... Kto to? Co za ludzie? To jest niewyobrażalne. No bo raczej nikt nie kradł tego. Musiały być jakieś zwierzaki, które piły to mleko. Bo zaspokajało to jakąś dziwną ich potrzebę. Nie potrafię sobie wyobrazić, no... Jeszcze jeżeli ktoś robił takie świństwa, żeby wylać to mleko. Ale ja nie wierzę. Ja myślę, że tam były już takie zwierzaki, które to wypijały. No takie Homelander, takie Homelander. No to jest taki poziom złoczyńcy. Then there's the alleged underpaying of women and complaints to both HR and the president repeatedly being ignored. But there was something else. The employee's breast milk. It keeps being stolen. In the lawsuit, more than one employee alleges breast milk theft. I to nie właśnie, że jakby jeszcze jednej osobie kradli to mleko, to uznałbym, że po prostu to jakiś psikus mógł być. Ale że to regularnie. Kobiety tam przychodziły i miały mleko do oddania dla swojego potomka, to ktoś kradł to mleko. Rozumiecie? To nie jest fabryka. Tego mleka się nie da produkować. Tak często. Ja pierdzielę. Niewyobrażalne. To jest chyba jedno z gorszych
Wiadomo, że tam się gorsze rzeczy działy, ale zapamiętywanie tej historii przez pryzmat tego do końca, tego dokładnie elementu tej historii jest jak bardzo absurdalne. It was very clearly breast milk, in baggies, with a baby's face on it, a former producer claims. One day, I went to retrieve my pumped supply at the end of the day, and it was gone. The Jak? Female is monumental, and makes headlines industry-wide. Few people are spared. Current Diablo 4 lead, gone. His character's name in Overwatch, also gone. Level designer on World of Warcraft, gone. Head of HR, definitely gone. Warcraft League, gone. Jay Allen, gone. Their chief legal, gone. The Wall Street Journal also alleges that Kotick knew about the whole thing, ignored it, and in some cases, even jumped in himself. He denies most of the allegations. I did not. But eventually apologizes for a one-time instance where he left a voicemail threatening to have his assistant killed. That's all fine then. Water under the bridge. Ej, żeby wszystko było jasne, potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której współpracowałem z kimś i ten ktoś zrobił coś nie tak jak powinien i mu napisałem, no ja cię chyba zabiję. Więc przyznaję się, to się mogło zdarzyć parę razy. Nie miałem na myśli zabójstwa, żeby wszystko było jasne i podejrzewam w przypadku Kotika też raczej to było tylko stwierdzenie, prawda? Sponsors like T-Mobile, Coca-Cola, Kellogg, IBM and Pringles also all jump ship from the Overwatch Esports League. And Activision Blizzard is hit with a class action lawsuit on behalf of its shareholders. What? Overall, the situation's not looking great. Activision Blizzard denies most of the claims, and in June 2022, they investigate themselves and find no wrongdoing. Ja też przeprowadziłem śledztwo w sprawie moich komentarzy w stosunku do ludzi, z którymi współpracowałem i też uznałem się za niewinnego. Jest w ogóle fantastyczne. O, ja cię kręcę. Niesamowita sprawa. The immediate reaction to Overwatch 2's announcement was one of confusion. Overwatch 1 was a monetized game with a thriving player base and regular updates. The kind of game that doesn't need a sequel. So this was a strange move. Overwatch 2's development would also mean the end of support for Overwatch 1 in 2020, with us seeing no new Overwatch content for multiple years, essentially killing the game. What? But with Overwatch 2, Blizzard reassures us it was all worth it. Just look at all this new stuff. 5v5 instead of 6v6, shiny new graphics, balancing changes, map reworks, 6 new maps, 3 new heroes. Overwatch 2 to jest dokładnie taka historia, że Blizzard nadal ma dostęp do niezłej technologii, bo ta gra dobrze działa i dobrze wygląda, ale nie mają zielonego pojęcia o tym, jak robić gry i o tym, co ludzi kręci, a co nie kręci. To po raz kolejny, to tak jakbyś dał niezwykle skuteczne narzędzia ludziom, którzy potrafią wykorzystać te narzędzia, ale nie potrafią z nich zrobić nic dobrego. Jakbyś dał świetne piły, młoty i gwoździe komuś, kto nie potrafi budować mebli, on ci buduje krzywe meble, no. I te narzędzia nie wystarczają. No, ale to już jest... To, czy tam potrafią robić gry, czy nie potrafią robić gry, to jest drugoplanowy problem. Tak naprawdę wszystko stało się skarbonką i sklepem, jeżeli chodzi o produkcję Blizzarda. Skarbonką dla Blizzarda, sklepem dla nas. Battle Pass and Cosmetics Shop. And most importantly, a PvE campaign. People had been longing for a story in the Overwatch universe, and now it was finally happening. And it was ambitious. Blizzard shows off a full campaign, along with hero missions, talents, and massive skill trees unique to each hero. Hundreds of missions at launch. Jak się nazywał ten facet od Blizzarda? I on też się podał do tej misji w pewnym momencie. Jakby zrozumiał, że jego plany... Jeff Kaplan. Zrozumiał, że jego plany nie zostaną zrealizowane, że obietnice, które złożył graczom, nie zostaną zrealizowane i no, chyba nie miał wyjścia. I jak on odszedł, no to już w zasadzie nic nie miało sensu bardziej. Znaczy w tym Overwatchu. They announce a truly replayable campaign. And don't worry. With Overwatch 2, Blizzard tells us they were redefining what a sequel really means. Overwatch 1 players get all the new maps, updates, and heroes that release in Overwatch 2, and both player bases can cross-play together. The purchase of Overwatch 2 essentially only granting the PvE mode. Okay, sold. Players are on. W ogóle ja sobie przypominam, ja ciągle wierzyłem w Blizzarda jeszcze wtedy. Wbrew wszystkiemu, ciągle się okłamywałem. Myślałem, że ten Overwatch 2 będzie fajny. Czekałem na niego jak szalony.
Mimo tego, że wiedziałem, że społeczność jest trochę toksyczna w tej grze, ale olewałem to, grałem sobie swoimi healerami i tankami i bawiłem się dobrze. Ale ciągle wierzyłem, że jeszcze... Nie mogłem, odrzucałem od siebie tę myśl, że Blizzarda szlak trafił już dawno temu. 10th of March 2022 and Blizzard has an announcement. Look, we know we said hundreds of missions at launch, but... Ja przez ciebie wydałem 100 zł na Overwatcha 2. Jak? Co przeze mnie? Co przeze mnie? Kurde! Jakbyś to wydał na suba, to byśmy powiedzieli, że przez ciebie i dla ciebie. Co ja mam za interes w tym, że ty wydałeś na Overwatcha pieniądze? Jaka to korzyść dla mnie? Z Blizzardem to ja w ogóle miałem, opowiadałem o tym, że... I chyba nie jestem jedynym twórcą, który dostrzegł taką prawidłowość. Blizzard finansowo wspierał tylko tych twórców na Twitchu i na YouTubie, którzy nie pokazywali ich gier. Jeżeli ktoś pokazywał ich gry, na przykład Hearthstone'a albo WoWa, to w ogóle w żaden sposób nie współpracował z nimi. Tylko współpracował z tymi, którzy w ogóle nie grali w ich gry. Ja nawet miałem taką współpracę przy jednym z dodatków Hearthstone'a, że miałem pokazać ich grę, ale tak się wkręciłem w tego Hearthstone'a, że pokazywałem tę grę jeszcze zanim doszło do tej współpracy i oni mi napisali 2 tygodnie przed startem współpracy, że już rezygnują, że już nie potrzebują. Bo ja już pokazałem wszystko, to znaczy tego nie było jakby, to nie zostało powiedziane, ale to jakby wynikało jedno z drugiego, że już teraz dziękują mi bardzo. Więc no, z Blizzardem to tak jest. No i to i gwarantuję wam, nie jestem jedynym twórcą na YouTubie, który dokładnie mówi tę samą historię. Oczywiście, że nie zapłacili. Jeszcze współpraca się oficjalnie nie zaczęła. Well, it's taking a while, so we're just gonna release the game now without it, and add it later. Then in June, they come out again. The game's now free to play, and launching in October. But anyway, on the 4th of October 20... Żeby wszystko było zrozumiałe, to mógł być Blizzard odgórnie, ale to mogła być też polska ta komórka, ta firma marketingowa, która się zajmuje Blizzardem. Bo podejrzewam, że mogli wskazać mój content jako dostarczony i zgarnąć całą kasę, którą sami dostali za tę współpracę. Bo podejrzewam, że dokładnie do tego doszło. Więc raczej to był lokalny problem, no ale wiem, że na świecie takie sytuacje się zdarzają i Blizzard raczej nie wspierał ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli pokazywali ich gry. 2022, it goes live. There were some issues. Events are bad, tons of balancing issues. The looking for group feature is now just completely gone. But mainly, there's the new cosmetic system. In Overwatch 1, earning cosmetics was simple. Just play the game, level up, and earn loot boxes that give you skins. You could pay for them, but that was completely optional. In Overwatch 2, things are different. Blizzard has now slapped on a seasonal battle pass system, where the bulk of cosmetics would now be unlocked. There's also a rotating store, and the prices there aren't great. You can unlock skins for free through the challenge system, but there's a problem. It takes about 8 months to get one. A simple... Masakra jest z tym Overwatchem, z tymi płatnościami z grach Blizzarda. Oni w ogóle nie mają żadnych ograniczeń. Nie mają ani skrupułów, ani wyrzutów sumienia. Nie mają tam żadnej moralności. No wiadomo, że na tym sklepie można zarobić. Tylko to jest... Nie wiem, kto kupuje te rzeczy tam w ogóle. Jaki to ma sens? To musisz mieć bardzo niewielką grupę lojalnych, płacących klientów i jeszcze wyciskasz wszystkie soki z nich. W ogóle nie próbujesz ich, nawet nie próbujesz wmówić, że po taniości. No nic, nie ma tam, totalnie nie ma żadnych skrupułów. I nie ma perspektywicznego myślenia też w związku z tym. Ja przestałem grać w Overwatcha 2, bo na początku wydawało mi się, że pomysł Battle Passa jest całkiem fajny, bo ja lubię zdobywać rzeczy, lubię ten pasek doświadczenia przesuwać, ale tam nie było co odblokowywać. Znudziło mi się odblokowywanie rzeczy w Battle Passie, bo tam nic ciekawego się nie dostawało. Skrzynki w pierwszej części były dużo ciekawsze. To jest w ogóle szokujące. Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem, że skrzynki lootboxy są ciekawsze niż inne systemy. Character recolor takes almost 4 weeks. All of this means that it will take you around 327 years to get all the stuff you could get relatively quickly for free in Overwatch 1. Better get playing. Also, there's now a new hero every other season, and they'd be locked behind the later levels of the season pass. Your options are: spend every minute of your life grinding for them, or pay up. Give me money. In Overwatch 1, they were unlocked straight away. Fans don't take kindly to these changes. But then in May 2023, Blizzard comes out again. So, that PvP hero campaign that we've been advertising, and was pretty much the sole reason we made the sequel in the first place,
pretty much completely scrapped. No more talent trees or hero missions. Instead, we're just gonna pepper some PvE missions around every few seasons. This was essentially the... No, co za kurde, już co za syf po prostu totalny. To się nie da w ogóle, to co mówiłem parę razy, że to nie nastąpił powolny upadek wartości, tylko to z dnia na dzień. I to tak skrajnie, nawet nie małymi kroczkami. Zabrali wszystko, co obiecali w Overwatchu 2 i dołożyli sklep z horrendalnie wysokimi cenami. To jest to, co zrobili. No zmienili ten system 5-5 kontra 6-6 i wydawało mi się, że to nawet jest nie najgorsze, ale to nie ma dużego znaczenia na dłuższą metę. Chyba. The entire selling point for the sequel. Some of the remaining story content is still planned, with its first release on August 10th. But when it finally releases, it's only 3 missions. Blizzard is saying the game won't be getting any more story missions until at least 2024. They also add Overwatch 2 to Steam, and it instantly becomes the worst reviewed game of all time now. Blizzard, to jest ich nowe dokonanie. Każda kolejna gra, którą wypuszczają, ma najniższe możliwe noty. I też jest, to też także wynika z pewnej, jak jest po polsku, legacy, boże, z historii, powiedzmy, to nie jest dokładnie tłumaczenie, z tej historii Blizzarda, że ludzie mają ogromny sentyment wobec tej firmy i wiele od niej wymagają. Dziedzictwo, no, spuścizna. Gdyby Blizzard nie był tak dobrą firmą w przeszłości, to te ich dokonania aktualne nie spotykałyby się aż z tak dużą krytyką i z tak niskimi ocenami, no ale to się łączy ze sobą i jak najbardziej są to oceny zasadne. Więc, no, Blizzard szlak trafił. O Jezu. The year is now 2023, and Blizzard's reputation has never been worse. So when Diablo 4's release approaches, people are cautious. But on the 5th of June, the game launches. And it's surprisingly good. There are some issues here and there, but reviews are mostly positive, and over 10 million people log in and play, making Diablo 4 Blizzard's fastest selling game of all time. Tak, zgadzam się. Diablo 4 został dobrze przyjęty przez recenzentów. To jest taka gra, która wymagała... Ja potrzebowałem ze 100 godzin, żeby zorientować się, że to jest kolejny kolos na glinianych nogach. Że tego nie widać na pierwszy rzut oka. Że na pierwszy rzut oka tam wszystko jest okej. Okay. Ale jak już się trochę pogra i opowiadałem o tym w różnych rozmowach z ludźmi od związanymi z Action RPG, że byli gracze, którzy te 100 godzin bardzo szybko zrobili i dużo szybciej wiedzieli od nas, że ta gra ma poważne problemy. Mi to zajęło 100 godzin i te 100 godzin to były jakieś 2-3 tygodnie. Więc no można się było dać nabrać na Diablo 4. I nie mieć dzisiaj wyrzutów sumienia. For the first time in years, things are actually looking up. And this game was live service, meaning it would receive 3 seasons of content for the foreseeable future. The first of which was launching in July. A month later, and in July, season 1 of the game drops. It is disastrous. And Reddit goes into a complete meltdown. Turns out, everything gets a big nerf, including the Metacritic score. Wydaje mi się, że pierwszy sezon był nie najgorszy spośród tych sezonów, bo tam wprowadzono takie mechaniki, jak na przykład nekromantom szkielety same się ożywiały. Tam były jakieś takie runy czy coś takiego. Dobrze pamiętam, to był pierwszy sezon. Oczywiście tam był problemem pojemność plecaka, pojemność banku i jeszcze dołożyli przedmiotów, które w tym banku musiały się zmieścić, więc to był problem. Ale myślałem, że to jest ruch w dobrą stronę i mam wrażenie, że kolejne sezony są gorsze. Nie, pierwszy sezon był najgorszy. No to ławy, plak wie. No, może macie rację. Potem było jeszcze gorzej. No, okej. Okay. Drugi był super, tak? Jaki był drugi? Czym się różnił? To w pierwszym wprowadzono te runy, czy to w drugim? Bo nie pamiętam. Teraz aktualny sezon to jest z konstruktami. Poprzedni sezon był z wampirami, a pierwszy sezon był z tymi runami. I ten pierwszy sezon mi się najbardziej podobał. Wampiryczne moce były w dwójce. Okej. Okay. No, to już potem już nie, coraz mniej grałem z każdym kolejnym sezonem. Hard. Then there's the enemies being overpowered, much less XP, a bunch of reskinned dungeons and enemies, barely any new content, and zero quality of life changes. Everything here is wrong. One streamer on Twitch tries to explain why the season isn't that bad. Here's how that goes. Explosion is at... I actually just lost my hardcore character while trying to explain this to you. I changed my mind. I hate this season. And it seems... Ja też tego ziomka oglądam, on też dużo fajnych rzeczy opowiada o action RPGach. To też jest na mojej liście rzeczy do oglądania. No, więc takie sytuacje się zdarzały.
Ktoś, tam było parę takich legendarnych opowieści o tym, że ktoś na ekranie ładowania został zabity, hardkorowa postać. Potem się ludzie pytają, czemu ja nie gram w hardkora, bo ja mam wystarczająco stresów w życiu, okej? Okay? Pierniczę, żeby jeszcze w grach sobie coś takiego, zwłaszcza na skutek błędów w grze. To jest taki kolejny dowód, te wszystkie problemy z matematyką w Diablo 4. To właśnie wynikają z tego, że tam już nie pracują ludzie, którzy mają doświadczenia. Tam pracują ludzie, którzy uczą się ciągle i liczą na to, że zdobędą wiedzę. Nie mają. No nie są w stanie tego zrobić dobrze, bo to trzeba lat pracy. A tam... dużo wygadać. To już opowiadałem o tym milion razy. Teams Blizzard also has a bit of a fixation on the... Battle Pass. Speaking of which, it gives paid players 666 platinum. The cheapest item in the store is 800. To jest banda, kurde. No, nie mogę uwierzyć, że jakby rozumiesz to, że to jest... Jakby tam zabrakło jakiegoś człowieka gdzieś po drodze. Kogoś, kto by spojrzał na to i powiedział: ej, słuchajcie, no nie możemy ludzi traktować w ten sposób. Że to jest antykonsumenckie, no że musimy trochę dbać o tą społeczność, żeby ci ludzie nas lubili. Nie możemy im... Tam już chyba taka jest polityka, że ludzie i tak nas nienawidzą, więc srać na to. Już nie ma już to żadnego znaczenia. Będziemy ich robili w konia, jak się tylko da, w każdym możliwym miejscu, bez żadnych skrupułów. Że chyba to już jest taka... Albo to jest polityka, albo tam faktycznie brakuje ludzi, którzy rozumieją pewne rzeczy. Nie mogę pojąć. Z firmy, w której tyle rozsądnych decyzji zostało podjętych w przeszłości, nagle firma, w której każda decyzja jest fatalna na wielu poziomach. Also, back when Blizzard was designing the menus for the game, they decided to place the activate premium battle pass. No, kolejna rzecz. Myślicie, że to był przypadek? You're constantly pressing to see your season progression. Ooh, that's kind of small. There's also no confirmation. To jest też taki, ja chyba pierwszą przepustkę kupiłem przez przypadek. Wciskając ten guzik, bo byłem ciekaw, właściwie tak sobie wciśniesz. Zawsze jest potwierdzenie. Byłem ciekaw, co tam, jaka będzie informacja. A może oglądałem, jak ktoś to robił, już nie pamiętam. I tak bym to kupił, więc palicho, ale chyba to kliknąłem przez przypadek. Żeby zobaczyć, co się stanie. Od razu kliknąłeś to i od razu ci kupowało dodatek. To było szokujące rozwiązanie. W każde menu w grze, każdy interfejs ma tą konfirmację. To potwierdzenie, wymaga potwierdzenia. Ten jeden nie. No przecież to się nie wydarzyło przez przypadek, tak jak 666 tej waluty też się nie wydarzyło przez przypadek. Button. So if you want to check your progression and accidentally misclick, congratulations, you've just purchased it. There are multiple other confirmation buttons for other menu options. No właśnie. Wszędzie masz potwierdzenie, tylko nie tam, gdzie płacisz. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda. It's slowly. To w ogóle, jestem zszokowany, że te wszystkie firmy, które w przeszłości były uznawane za najlepsze na świecie, dzisiaj są zestawiane ze sobą w tym kontekście, która jest gorsza od której. Jak się mówi o Ubisoftie, jak się mówi o Electronic Arts, jak się mówi o Bethesdzie, jak się mówi o Blizzardzie, no to jest, można przyjąć, że to nie jest przypadek, że to już jest pewien schemat, że firmy odnoszące sukcesy na tym rynku prędzej czy później szlakie trafi. Że prędzej czy później ten sukces zwróci się przeciwko nim. I że to jest taka ludzka prawidłowość wręcz. Że zbyt duży sukces powoduje, że... To jak, kurde, za każdym razem powtarzam tą rozmowę Harvey'a z Bruce'em Wayne'em. Że albo zginiesz jako bohater, albo zostaniesz złoczyńcą. Są tylko dwie opcje w świecie tworzenia gier. With overreach from Activision, more fiscal concern, and most of the original talent having left the company, among other things. Maybe Blizzard wasn't the company it once was. And after a back-to-office mandate in 2023, even more talent is leaving. So much talent that Blizzard is now actually creating crisis maps for what... Tylko to może warto spojrzeć na to z drugiej strony, może to nie firmy stają się gorsze, tylko my gracze bardziej wymagający. Serio? Skin do gry droższy niż cała gra? Skin do konia droższy niż gra i ty uważasz, że to gracze stają się zbyt wymagający? Jakby ja jestem jak najbardziej otwarty na to, żeby spojrzeć z drugiej strony, ale nie przesadzajmy. To jest tak, jakby cię ktoś okradł, padł do twojego domu, pobił ci żonę, okradł cię i ty mówisz, no spójrzmy na to z jego perspektywy, może mu się ciężko żyło, może nie miał wyjścia. Jakby doceniam twoją otwartość, ale bez przesady. To tutaj nie ma o czym mówić. To akurat taka sytuacja jest, jeżeli chodzi o Blizzarda, że tu nie ma spojrzenia z drugiej strony. To nie warto, to szkoda zachodu. Ja rozumiem, że są różne sytuacje i czasami są
są takie, kiedy wręcz trzeba spojrzeć z drugiej strony, ale to nie, w tym, to nie jest ten przypadek. To totalnie nie jest ten przypadek. Content they can and can't get done. But with the acquisition from Microsoft, who's currently focusing on making good exclusives to slap on their Game Pass, some fans are hopeful for change. But for now, the outlook... A bardziej myślałeś o porażkach mechanicznych w grach? No być może, no... Być może, ale to dużo by... To jest inny temat trochę, nie? Ale rozumiem twój punkt widzenia. Że rozwiązania gameplayowe nam nie pasują, bo jesteśmy zbyt wymagający. Ale to chyba też po raz kolejny, jak się porówna na przykład Diablo 4 z Path of Exile, albo chociażby z ostatnim Last Epoch, to nadal Diablo 4 wypada słabo, niezależnie od tego, w jakim stanie jest community i czego wymaga community. On Blizzard Entertainment remains bleak. Półtorej godziny gadałem nad tym. Musicie trochę mnie hamować, bo ja będę niedługo jak ten Fidel Castro, że będę przemawiał przez 4 godziny na 30-minutowym materiale. Ale to było dużo rzeczy do powiedzenia. To jest moja przeszłość, to jest kawał historii. Te rzeczy się przypominają. Więc jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu na YouTubie, to pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję. Podziwiam cierpliwość waszą. No i co, zapraszam do kolejnych rzeczy, a państwa na streamie już pożegnam, bo mieliśmy dzisiaj trzy rzeczy oglądać, obejrzałem tylko jedną. Muszę wydłużyć te streamy poranne. No ale siłownia jest, mam zaplanowaną siłownię, musiałbym przełożyć wszystkie rzeczy u siebie w codzienności. Także tak, cierpliwość widzów na streamie także doceniam jak najbardziej. Pozdrawiam, całuski.